Już czas start. Język angielski. Ustawienia. Determines the quality of the video played. Może 4K damy w sumie. High. Żeby było w najlepszej jakości. Choose the setup that matches your speakers. Mam wrażenie, że tam to było lepsze, ale stereo to słuchaweczki, nie? Będzie logować? No co ty, co ty? Language. O tak, napisy. Z napisami będzie dość łatwo. 5.1. O kurde, ale dziwny zapach jest z tego. Dobra, zaczynamy. Boże mój jedyny, pobłogosław jedzenie, ja pierdolę, jakie ja jadłem wykurwiste kanapki z pasztetem, posmarowałem chleb ziarnisty masłem Delma i na to pasztet z pieczenie, Boże moje kubki smakowe eksplodują, dostałem kulinarnego orgazmusu, o kurwa jakie to dobre, och. Chłopco zjadł bułki z pasztetem i mówi, że dobre, bardzo dobre, pasztecik jeszcze, ale byś spróbował, jak chcesz czegoś dobrego doświadczyć, to spróbowałbyś pizzy z ananasem i szynką. To jest dopiero orgazm dla kubków smakowych. Jezus. Choose how your journey begins. To znaczy? A czy mam być w płaszczu i kapeluszu, czy w takim tym? Nie no, w płaszczu i w kapeluszu. Wydaje mi się. A, jesteś detektywem? I masz sceptyczne podejście. Jesteś reporterem. Nie no, detektywem chyba. Reporter to nudy, no. Trzeba jakieś artykuły, wywiady, jeździć na miejsce, a detektyw to tak sniki i patrzy na ciekawe rzeczy. Go detective. Don't poke your nose in that. Ale jakość! No, I don't care if you're on overtime. Just fix the damn thing. A zajebista jakość. Damn plumbers. So you keep saying you're ready for the big stuff. Co ty masz z ząbkami? Well, today's your lucky day. Jak on taką jakość osiągnął? Jaką to kamerą jest nagrywany? Awards won't get you respect. Look, you're the only one around this whole damn place I can trust. Everyone else is too set in their way. Może tylko mi zaufać. This is a secret operation, so you keep your mouth shut. Anyone finds out about this and our careers are toast. O kurwa. Turn the phone on when you're out of the station and alone. I'll give you more instructions soon. I wish I could say it's a matter of life and death, but I'm afraid it's more than that. Więcej jest sprawa życia i śmierci. Don't screw this up. Za cicho jest? Dobrze, Heps, dobrze. Dostaliśmy telefon. I tyle mamy na starcie. Wszystko od telefonu się zaczyna. Mam nadzieję, że to telefon... że będzie coś na tym telefonie ciekawego. Mówisz, ale z czego składa się ta pizza? Opisz mi budowę tej pizzy, jaja i pewnie fajnie smakuje. To opisz mi smak, proszę, chcę się delektować tą pizzą jak moimi wykurwistymi kanapkami z pasztetem z pieczeni. Ile kosztuje ci ta pizza, bo ja za kanapki HMM 2 zł. Wiesz co? Nie no, po co mam ci opisywać, jak możesz samemu spróbować? Pizzka taka mała z 25 zł pewnie. Bitrate się rozpierdala. No niestety, niestety. Takie intro. Nic nie zrobisz. Detective Murillo. Tak się nazywa ten chłop. Ale fajny ma awatar. Działa. I got a fresh murder case. I że potrzebuje mojej pomocy. Nie, dobrze trafiłeś. Razem rozwiążemy wszystko. Ale musiałby chyba więcej zapłacić, co? Ja bym tak powiedział. Ochły. Czyli pochopnie sprawa została zamknięta i że niby przypadkowa śmierć. A my mamy się dowiedzieć, co się naprawdę stało. Dlaczego mamy marnować sprawę na zamknięte? Nie będziemy jak tu chetno. Powiemy, że okropne to jest. A, że nie ma pitosu, żeby ludzie na to pracowali. A ja właśnie zapytałem o pitos. Ale spamuje chłop. Bla, 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 czyli ogólnie zamknęli sprawę zbyt wcześnie, bo nie było środków, chcieli szybko mieć to za sobą, a my to odkopiemy, bo coś jest nie tak. I on wziął jedyny dowód, który jest w tej sprawie, a to jest telefon ofiary. Czyli telefon, który mam teraz aktualnie ja. Telefon jakiejś Azjatki. Ukradł dowód? Czy to jest telefon martwej osoby? Zapytam się, czy ukradł dowód. Co to znaczy illiterate? A, pożyczył. No racja, racja. Czyli ten telefon dowodzi, że dobrze, że szukał dalej, bo coś na nim jest. Jak ona zginęła, zapytamy. Oficjalnie zawał serca. Nazywała się Maja. I dostali anonimowy telefon, że leży martwa. Została znaleziona martwa w jej mieszkaniu. A nieoficjalnie została pewnie zamordowana. Obstawiam, że to... Nie no, on nie maczał w tym palców, bo już myślę, jaki może być ending tej gry. Najdziwniejszy. Detektyw Murillo raczej nie zamordował jej. Zobaczymy. Jaka teoria? Czy coś ma na poparcie swojej teorii? O. Coś tu się nie dodaje. Zostawiła jakieś wideo. Zostawiła wideo, gdzie wiedziała, że coś złego się stanie. I pyta się mnie, czy widziałem to. Nie widziałem. Spójrz na nie. Okej. To ona chyba. Media. O. No nie wygląda dobrze, nie wygląda dobrze. Submode? Nie wiem, czy submode chcemy. Ja raczej chyba nie, no. Tylko nie wiem, które wideo. This is all my fault. I saw all the signs, but I just wrote them off. It was just so much easier to believe that I was just imagining things. Dziękuję, Radek da radę, dzięki. I didn't know I would get this bad. You know it's gonna be dangerous. I felt Jezus, co jest? Dziękuję, XDev. XDAF. O, ona się obraca, jakby coś było za nią. Coś ją obserwuje, ja pierdolę. I chcę ją zranić. A śmieciarki, powiem wam, po plecach przechodzą. No. Nie wiem, czy to wygląda jak bezpośrednie samobójstwo, jak znaleźliśmy taki filmik. Wydaje mi się, że ciężko. Clue found. Maja sama się nagrała, wyglądała zestresowana. Wydawałoby się, że coś na nią do niej podchodzi. Słuchawki mi się rozładowują. Ale lecisz w chuja, Gucio miał być aliena, a grasz w jakaś Resident Slayer gierkę za 2 złote. Mam nadzieję, że będzie ci się w życiu powodziło N-word. Słuchaj, nie musisz oglądać. Sekundę, bo dźwięku nie ma cały czas. Dobra, działa? Obwinia siebie za coś, coś po nią idzie, nie wiem, nie wiadomo co. To chyba ona, to Maja. Maja nie żyje. Warden. To jest jakiś, zakładam, komunikator. Zaszyfrowany, czy nie mam pojęcia. Wygląda na to, że ktoś ją już prześladował. No, tak wygląda. Wygląda, jakby się bała, że ktoś ją zrani. Wróg albo prześladowca. Look at house. Co znaczy twitching? Co to za czasownik? She didn't feel safe in her own damn house. No, coś tu śmierdzi, ewidentnie. Dziwna sprawa. Jeżeli niby samobójstwo po takim wideo zostało popełnione, czy są jacyś podejrzani? No nie wiadomo w ogóle, o co chodzi. Do kogo jest zaadresowane to wideo? Właśnie. Może tak, o, z vloga. Aha. No, atak serca, no, racja, przepraszam, nie samobójstwo. Co znaczy dup? Department of Obscure Phenomena. Dup? Really? Pisze coś. Jesteśmy tylko w dwójkę nad tą sprawą. I musimy odzyskać jej telefon. Telefon już mamy, ale zakładam, że jakieś dane musimy odzyskać. First thing is to restore the phone. To znaczy? No właśnie, wszystkie stare rzeczy. Nie wiem o czym on... Let's ask the IT department. Nie, bo to jest po cichu robione. Czy to jest na pewno najlepszy dowód? Jak to zrobić? Bezpośrednio się zapytajmy. A, on nie wie. I ma nadzieję, że ja będę wiedział. Bo on nie jest w technologiach obcykany. Jest aplikacja, która nazywa się Warden, którą zainstalował i skanuje jakieś pliki i może odzyskać utracone informacje na telefonach. Jest pewny, że sobie poradzę. Potrzebujemy tego, żeby odzyskać rzeczy. Warden. A. Właśnie sobie przypomniał? Co? Jakaś instrukcja. You might find this manual useful. Instrukcja do Wardena, zakładam. A nie, Department of Obscure Phenomena dup. Since the department is pinching pennies, I'll be conducting this training manual for our new app. It's called a... Przecież on sam mówi, że nie ogarnia, o co chodzi i nie wie. A on robi szkolenia z tego. This app is a powerful data recovery tool and clue detection tool. It does this by crypting blowfish, which is cryptology. What is important is this app can scan pieces of information and offer us new pieces of information. You just click here on this button to start a scan. and the results will pop in this space here. You can then sort through the recovered data to find possibly crucial evidence for your case. To exit, just press the home button here. As you can see, this simple but sophisticated technology will help the force do our jobs better and faster. Ale ma ząbki, no takie góry i doliny. No. Gdzie masz jedynki? Poradzimy sobie bez tego wideo nawet. No nieważne, mam odzyskać pliki. System Restore. Reconstruct. Aha. Czyli oglądając tamto wideo znaleźliśmy jakąś podpowiedź, jakąś wskazówkę. I żeby odszyfrować ten uszkodzony plik, potrzebujemy tamtej wskazówki. Ale mamy jeszcze zdjęcia tutaj. O, cholera. Coś. Ale koktajl. Czyli tu się coś skanuje, tak? Czekaj, nie ogarniam. Dziękuję Showy Antieter za 11 miesięcy subskrypcji. Dziękuję i dziękuję też Naluk za subskrypcję. To jest ikonka Wardena. Jak kliknę na to, to obiektywy się pokażą. Restore the data on the Maya's phone. Ty, ale tam było coś, żeby zeskanować. Nie chciałem podpowiedzi kliknąć, Bez podpowiedzi to robimy. Niechcący mi skliknąłem. Gdzieś... Sekundę, Warden. Mamy to. Reconstruct. Ale skąd mam te clue znaleźć? Jak je znaleźć? Może kilka razy muszę. Albo mam wszystkie zdjęcia przejrzeć jej. A to? A to? Nie, to jest komunikator. Git. To nie mam dostępu tutaj. To? Maya Distressed. To jest ten clue, który mamy. To są dostępne clue. To chyba musimy przejrzeć wszystkie zdjęcia. Albo inne filmiki. Chociaż z tego co widziałem, tu jest napisane bezpośrednio: a corrupted photo has crashed the system during a corrupted photo. Nie wiem, sekundę, filmiki. Hi, namaste you guys. Ma kolczyka w języku. That's really strange. Jezus Maria. Ktoś się bawi oświetleniem. Tu się nic zeskanować nie da. Po prostu musimy po... to. Hi, namaste you guys. Okay, I'm just gonna set this up. Are you guys ready? Yes. Get in place, okay? And... Okay, let's go for it, Getting close, Ona ma oczy kobry, ta po prawej troszkę. Za bardzo w prawo jedno ucieka. Not sure if that went off. Should I go check it? Okay, yeah, give me a moment. No, okay, go. Okay, I'm gonna take a look at it. Ale cycuszki ma ten chłop. Oh, sorry, that was on video. Wait, I got this. Chyba największy z nich wszystkich. No pa. Odpowiedz detektywowi. No zaraz będzie odpowiadane, spokojnie. Nic to nie tłumaczy. Weź daj unba na spoko. Sekundka. No, czyli mam sobie sam poradzić, taką odpowiedź dostałem. Nie wiem, czy spoko ok, Epic. Nie wiem, za co dostałeś, kiedy. /user Epic 192. Dostałeś 4 lutego za N-Worda. Dostaniesz w przyszłym miesiącu. No to nic, to chyba inne zdjęcia musimy przeglądnąć. Fotos. Ale na pewno zdjęcia? Jezus, to co to? To joga? Nie tak szybko? No ale to nie jest moment, przecież przeglądanie tych zdjęć nie służy do zbreźnych czynów, tylko do... Przecież ona nie żyje, gościu! Mamy się dowiedzieć, o co chodzi. Nie zabiłem jej. O kurwa, jak musi być powyginana. Możesz skanować, jak ten znaczek, właśnie nie wszystkie. Chyba, że się coś pojawiło i powinienem to zeskanować, a nie zeskanowałem. Nie mogę skanować zdjęcia. Też wydawało mi się, że mogę, ale nie mogę. Pojawił się znaczek jakiś wcześniej? No bo pa, klikam. Jeszcze raz. To musiałem przeoczyć, jak się znaczek pojawił. Pojawi mi się ikonka. No tak, tak, ale ktoś napisał, że się pojawiła już. A ja nic nie widziałem. Ale... Chryste, panie! Jak ja bym próbował... wyprostować moją nogę, podnieść ją tak wysoko i złapać ręką, to ja co do kolana może bym dotknął maksymalnie. Już nie mówiąc o wyprostowaniu nogi na taką wysokość dał. Aż mi się zachciało spróbować, ale no... Wiem, że nawet... Podniosę może trochę centymetrów od nogi, no od ziemi. O, proszę, proszę. Ale bym skonsumował taką babeczkę. Ale ma zaczes z włosów do tyłu. Ale no wiek już go dopada, ewidentnie. Wiek już go dopada. Młody nie jest. Siłownia. Też kiedyś mnie to czeka. Też kiedyś mnie to czeka. Pierwszy filmik oglądały? Ty! No nie, że to był skan? Kojarzę. Gdzieś był tu skan. Ale to ja już mam to chyba. Ta, to już mam. Kotek! Hager Sable, dziękuję za 3 miesiące i dziękuję. No, dziękuję. O, cholera, moje auto. Moje drugie auto. Webzolinio. To jest z tego wideo, nie? A się głupio, szczerze, chłop. Prawie jak na moim profilowym na Twitchu. Co to kurwa jest? Jezusku Przenajświętszy. Trochę się jak stalker czuję. Przeglądam jej zdjęcia w telefonie. A, jest skan. Jest. This photo is corrupted and cannot be deleted from the factory reset. Lecimy. I teraz tak. Teraz w Warden. I teraz tutaj. Teraz to. Reconstruct. Przenosimy to na to i chyba zadziała. Sekstaśma może jakaś będzie? Mam nadzieję, że nie. O, odzyskujemy rzeczy. Chimera, co to? Good job, kid. Niektóre informacje zostały przywrócone. Czyli mamy jeszcze popatrzeć i znajdziemy coś lada chwila. Tylko pytanie, czy mam popatrzeć, co jest tutaj, czy dalej zdjęcia przeglądać. Surfer, to jest chyba zwykła przeglądarka, tak? Działa? Nie ma kropki. Nie ma kropki, albo jestem ślepy. Get fit. Była kropka? Czy mnie szpiegujesz? Właśnie, skąd on wiedział? Czy mnie szpieguje? Skąd wie? A, on widzi, jak cokolwiek z Wardena się... na Wardenie, jak się coś odzyska. Nie wiem, jakoś mi śmierdzi ten detektyw Murillo, ale na dobrą sprawę, no on chciał wznowić całą sprawę. Jaka jest dzisiejsza nowa emotka? Jak to dzisiejsza? Cooldown na to jest 3 dni. Póki co jest Pimpek G dodane. I ta Pimpek G zostanie zastąpione czymś, jak ktoś następny zredeemuje. You need to know details of the crime scene as well. It's all in the case file. O, da mi dostęp do jakiejś policyjnej bazy danych. I wszystko tam znajdę. O! Dostęp do bazy danych. I w Wardenie. To jest widoczne. Search for and... A, mamy znaleźć jakieś odnośnie Mai informacji. Czyli wchodzę w Wardena i tu jest baza danych. Victim name. Aha, samo Maja nic nie da pewnie, bo będzie 10 Maj. Maja, find. Ongoing cases, closed cases. I w jakim miesiącu to było? Maja. Closed. Find. A, first and last name required. Jak się nazywała Maja? Jak ma nazwisko? Nic to nie da, jaki miesiąc. Czy on tam mówił gdzieś na początku mi w SMS-ach? O chuj, jej kontakty wszystkie. Jej kontakty wszystkie. Zablokowane 2 numery. Taćkiewicz? Nie nazywała się Taćkiewicz. Sekundkę, pomalutku. Jeszcze raz, Warden. Czy on mówił mi na początku, jak ona się nazywa? Nie, nic takiego nie pisał, więc trzeba to w innym miejscu znaleźć. Na mailu może. Jakiś oficjalny mail. Namaste and greetings to you, Maya. A, Maya Crane. Pa, Maya Crane się nazywa. I am afraid we have to retract our invitation to connect with you. Że zaufanie straciła, że coś tego i że to może mieć jakiś zły wpływ na ich event? Co jest? Nie wiem. A, coś źle przeczytałem, bo ona dziękuję. Oh my god, thank you so much for this opportunity. To ja coś źle przeczytałem. A ona napisała, I am afraid we have to retract our invitation. Chyba że to był pierwszy mail. A, no tak. Ona tu zaprasza, ta dziękuję, a ta mówi, ni chuja, żartowałam. W ten sposób. A gdzie ją zapraszali? Ty no, jakie ten... Nie mogę sobie... Sekundę, odświeżę na stronie. Dobra, powinno działać. Działa. I am pleased to invite you to be a guest mentor at this year's Be Well Be Strong Summit. A, czyli jakiś świr event, tak? Chyba ta. Maya Crane się nazywa. Ale zanim... Laptop Mai. Sigh into the Iris Cloud. Muzyka. Oj nie, 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 za agresywne. Coś wolniejszego. Co tu jeszcze mamy? Suffer, to jest przeglądarka. Chimera, your pictures. A, czyli to jest taki Instagram, tak? 100 000 followersów miała. O kurwa, to popularna jakaś. Ale reakcji. Paznokcie. Tylko nie wiem, czy to wszystko jej? Nie, to jest tablica jakby. To są osoby, które ona followuje. Maya It's Clean. Fit świr, tak jak mówiłem. Rex. Też popularny Rex. O, zaraz będzie zachęcać do inwestycji. Here's your chance to get into my orbit, up close and personal. I'm looking for 2 ninja apprentices. People will pay hundreds of thousands to get into this vortex, but I'm not in this for the money. I'm lowballing this opportunity for you. Mm-hmm. It's cheaper than going to college. Let's do this. Fajne uszy? To znaczy co ma z uszami? Normalne ma uszy. Brwi? O Jezus, no. Już bez przesady. Rozjebane we wszystkie strony. Wydaje mi się, że istotną sprawą będzie to i wiadomości. Jason. Jezus Maria, ile to jest czytania do każdego ziomka. A najlepiej byłoby to przeczytać, żeby się wgryźć w fabułę. Witam, panie Gucio, sławie wleci dziś Darkowi Tonight. Tak. Jeżeli tak, to o której? W okolicach północy będzie Tarkowik. Dziękuję. Cześć Maja, Jason. Holy Holistic Spa. A, że on jest fotografem, tak? Shoot together. Wysłał tyle wiadomości, on napisał cześć. Ona napisała cześć. Jak leci, coś tu tego, że Chimera, że tam followersi, nowi followersi. Always knew you had it, you were like, no dobra, dobra, coś tam jej słodzi. Czy ją wkurzył? A, no bo zobacz, on tyle pisze, a ona, cześć, w porzo, dzięki. I się pyta, czy ją zdenerwował. Martwi się, że nie jest zbyt popularny, żeby z nią rozmawiać, coś tego. A ona mówi, że przeprasza, że dostała duże wiadomości od dziwaków. Nie zna, znaczy od obcych ludzi. Albo dziwne wiadomości od ludzi. Strange stranger. A, dziwni nieznajomi. A. Dam czady, dziękuję za 17 miesięcy. Dziękuję bardzo, witam. Ci ludzie myślą, że tylko przez to, że mnie followują, są moimi najlepszymi przyjaciółmi i mogą do mnie pisać. Aż tak. Widzicie? Widzicie? Zmieniła się kiedyś, taka nie była. Odjebało jej od sławy i pitosu. Tak jak mi? No proste. Też Staza zablokowałem na Discordzie. I go nie chcę odblokować. Co tu dalej? On coś tu jej pisze, że tego, że tam. Że kiedyś znał taką dziewczynę, która go, nie wiem co to znaczy pestering, ale z kontekstu zakładam, prześladowała, śledziła. Wysyłała różne rzeczy do jego domu. Nie wie jak dostała jego adres. Kiedy powiedział jej, żeby przestać, wysłała mu długi list z jakimś czerwonym tuszem, atramentem, ale on zdał sobie sprawę, że to nie był ten atrament, tylko krew. Jezus Maryjko. Krwią list mu napisała. On jest fotografem, chyba. O! Proponuje spotkanie i mówi, że możemy się powymieniać historiami na kawie. A ona mówi, że nie jest pewna, czy chce. Jesteś pewna, że to nie zmieni twojego zdania? Pewnie dick pic. Poleciał. I ona powie, yes, yes, of course. Meet now, today. Nie, no wątpię. Poka? No nie mogę tego pokazać. I really didn't want to see your... Ty, faktycznie dick pic poleciał. Co jest? Nienormalny chłop. I odmówiła mu. Ale kto normalny? Rozmawiasz normalnie z dziewczyną, jakiś tam pierdołach, coś tego i nagle pytasz się, czy nie chce się spotkać. Ona mówi nie, a ty się pytasz, czy to na pewno cię nie przekona i wysyłasz zdjęcie chuja. No bez przesady, co jest? Co ci... Jason. Każdy tak robi? Nie wydaje mi się, szczerze powiedziawszy. Okej. Okay. On wysłał jakąś wiadomość. Don't pretend to be your thirst trap. All that tight yoga gear you keep showing off in front of thousands of people. Well, at least I'm straightforward about it. How can you say no to a package of that size, huh? Dobra, chłop nienormalny jest. Don't pretend to be your thirst trap. All that tight yoga gear you keep showing off in front of thousands of people. Well, at least I'm straightforward about it. How can you say no to a package of that size? Ona ma zwykłe ubrania do ćwiczenia. Zablokowała go. I dobrze, króciutko. Jason, odstrzelony. Jakiś zwykły chyba no, wariat, no. Cześć, Harry. Nie dam rady na sesję w poniedziałek. Zdoublebookowała, coś nie może. I musi to przełożyć. Co jest? Telefon mi zawibrował. A to oznacza jedno. Wiadomość. Albo i nie. O, kolejny podrywacz. Harry. Ma kogoś, kto się chce z nią koniecznie zobaczyć w poniedziałek. Kto to jest? On. A, znajomy telefon wziął i to napisał. Nie wiem, dlaczego to zrobił, coś tam. Że będzie następna sesja, że spoko. Okej, działa. I że poćwiczymy nad twoimi tekstami do podrywu? Chyba tak. Chyba tak napisała. I go zabolało. To będzie ćwiczone? O, ho, ho. To chyba się, no, chyba się udało. Bo tak to mogłaby zignorować, a pociągnęła temat. Poderwało ją to do rozmowy. Co ci się spierdoliło na głowę dzisiaj, Witold? Jak to? Nie rozumiem szybko. A, tu że znajomy, coś tego. Zablokowała kolejnego chłopa, Ten chłop wygląda jakby był w jakiejś sekcie. Czy to Maya Crane? Tak? I wysłał jej coś takiego, a ona zablokowała. No to wygląda dziwnie już. I tajemniczo. Sekundka. Co on jej wysłał, że go z bomby zblokowała? Może dźwięk... Cześć, Nighty. Cicho. Just because you're famous doesn't mean you're not another stupid, dumb slut. Who the hell do you think you are? Hater. Giving other people fitness advice when you are discussing land will yourself? Just shut up or I'm going to come over to your house. O kurwa. Cut your tongue out. Chłop mówi, że jak się nie zamknie, to przyjdzie do jej domu i odetnie jej język. I że jest olbrzymim, masywnym wielorybem. I jak może dawać fitness... Coś kroi. Będzie się krztusić swoim językiem. Kurwa mać. Co jest? Kiedy będziesz już na pozycję na taczkę? Taczkę, co ty? O! Chyba kolejny. Ile chłopów ją podrywia? Ciężkie życie kobiety. Cały czas musi się przeganiać. Odganiać. Od desperatów. Po co tłumaczysz? Nie wiem, dla siebie tłumaczę. Na głos sobie mówię. Dzień dobry, Maja. Mam nadzieję, że będziesz miała cudowny weekend. Buziaczek, znaczy, że tydzień, buziaczek. Tak. Dziękuję. Nie chcę być niemiła. Co? A, że nie ma jego numeru zapisanego na telefonie. I że kto pisze? Że wpisał i losowo numer i akurat... Ale to nie jest losowo, skoro zwracał się do niej Maja. Coś tu znowu śmierdzi. Skąd zna jej imię? Jest jej olbrzymim fanem, jest inspiracją. Tu tego coś. O Boże. Skąd dostał jej numer? Rex, it was Rex. A Rex dał numer do Mai. Zapisał się do niego na zajęcia, bo wiedział, że on ją zna. No kurwa, no pojeb, psychol. Wszędzie stalkerzy. Piszą do niej same. I jeszcze pisząc w gwiazdkach poprawia kołnierz i się rumieni. Co jest? Kto tak pisze? Ściąga spodnie i wyciąga chuje. Nie, no. Myślę, że do tego nie dojdzie, no. Myślę, że nie dojdzie do tego. Nie jest zainteresowana, ale jest chlebia. Slings off. Co to znaczy slings? O, dobrze pisze, że przestał się creepy zachowywać pauzes. No. Straight up. Nie jestem jednym z najlepszych facetów, których spotkasz, ale wie, jak traktować cię jak księżnicę. No aż. Ciężko mi się to czyta, nawet wam powiem. Żaden inny mężczyzna nie zrobi tego, co ja zrobię dla ciebie. Jezus. Bierze twoją rękę i kładzie ją na klatce. No zablokuj go. On w sumie zablokowała. Mówi, że na razie, pozdro, nie będzie rozmawiać z nim. Nie przybiegaj do mnie, jak wszyscy inni cię porzucą. Umrzyj, dziwko. O kurwa. Albo suko. Ale i napisał. I znów wysłał wiadomość głosową. I hope you're happy ripping on my freaking heart, you heartless witch. You're gonna be sorry when I kill myself. And then we'll see how many people will think you're such a great star, huh? Ciekawe jestem, czy takie rzeczy się prawdziwie dzieją. Znaczy dzieją się. Tak jak chłop pisze i wysyła pocięte swoje ręce, do jakiegoś gościa, który jest trenerem Ligi Legend albo Hearthstone'a, że jak nie da mu lekcji, to sobie coś zrobi. Była jakaś sprawa na Twitterze, z tego co kojarzę. Albo trener Ligi, albo trener jakiejś Hearthstone'a, nie pamiętam. Ale no coś kojarzę. Tak robisz codziennie na Tinderze? Rozumiem. Mina, o! Dziewczyna, czyli będzie jakaś niepodrywająca konwersacja w końcu. Że późno odpowiada, że coś tam, że będzie pierwszym klientem. A, nie wiadomo, ale zakładam, że Mina mówi, że chce jakieś fit treningi, a ona mówi, że spoko, że się zgadza, że będzie pierwszym klientem. A group boosting service, you are going to be a star. Oh my god, I'm so excited. Thank you so much for officially being my manager. I feel like the real deal now. I'll follow all of your advice. You're gonna be like my sensei. Okay. See you next week. Ale że co? Że Maja będzie menadżerką Miny? Nie wiem, kim jest Mina na dobrą sprawę. Like it might be a tech issue, but a song I uploaded got removed. Mina to wybucha. No tak, tak, wiadomo. Ona zauploadowała jakąś piosenkę, a Maja ją usunęła. Dlaczego? Ty, jaka niemiła zaczyna. Że ona pierw wszystko ma zaakceptować następnym razem. A ona mówi, że to nie jest tak, że ona ją teraz posiada i że jest własnością. Zrobiłam to dla twojego dobra, dobra. Nie kontroluj mnie, nie jestem twoją tego. No niemiło się bardzo Maja zachowała, tak. Nienawidzę cię. Nie mogę się doczekać, jak będę miała prawdziwą menadżerkę albo prawdziwego menadżera. A potem napisała, że przeprasza, jest jej przykro. W sumie czemu przeprasza? Za co? Dobrze napisała. Skan? O! I hate you, you are horrible. I na calls out Majas. No bo dobrze, niech wyzywa, bo się zachowała brzydko. A potem wysłała jej wiadomość. I got it! Did I say I got it? Thank you so much, Maya. Your advice really worked. The last time I auditioned, they kept telling me I got the talent but lacked the X factor. Like, what does that even mean? But who cares? I did what you said and they booked me on the spot. I'm scheduled for next month. So please come, okay? Czyli ona jest jakąś piosenkarką i była gdzieś na jakiejś audycji, ją przepuścili dalej, zarezerwowali coś tam, bo posłuchała rady Maji. Maya, can you try talking to Arya and Rex to get off my back and let me do my own thing? Like, just let me breathe? I feel like they're just so condescending all the time. It's like really tiring to deal with. I mean, I know they're older than me and stuff, but I'm not a kid, okay? Okay. A, bo ona się pyta, czy Maja z nim porozmawia. Maja odpowiada, że nie mogę wszystkiego za ciebie robić, musisz sama coś tego, nie mogę wygrać dla ciebie każdej bitwy. Mam spróbować być bardziej asertywna, coś mówi. Radzi, jak ma na zdjęciach wyglądać. I teraz ja, jako Maja. Oh no, Mina, I'm so sorry. I completely blanked and forgot about tonight. Did the show go okay? I've been dropping the ball on everything. I've just been so tired, you know. I feel like I've been seeing... Never mind. I'll make it up to you soon, okay? A! Maja mówi, że coś jest nie tak i wydaje się, że jej coś widzi. Bo jest zmęczona, ale to może faktycznie widziała, a nie wydawało jej się. No. Byłaś duchem ze mną, spróbowała czegoś nowego na Chimerze i czy było w porządku? I przestała odpisywać na wiadomości. Czyli dodała jakieś zdjęcie, ta mina. Sekundę. Chimera. Zaraz wejdziemy na minę. Mina to jest... Ta? Ta? Tak, to ta. To jest mina. Hi you guys. So, I'm not like good at talking about myself. Cause I got like massive PTSD. Co to jest PTSD? I'm experiencing so much violence in my short life so far. Sometimes I just want to give up, you know? Jaki syndrom? I mean, I've lost so much. What's the point? For you guys, your support. Post-traumatic stress disorder. A, tak właśnie myślałem. You help me get the music out. And it hurts less that way. Pokaż, co umiesz. Czemu na każdym wideo ona niemalże płacze? W sumie głosik ma fajny, no. Czekaj! A to nie jest dla Mai faktycznie? To nie jest dla Mai, która umarła piosenka? To już po czasie. Bo ona powiedziała, że to for the friend who has left, czy coś. A, in her memory. Czyli to o Maję chodzi. Tak. NGOZ. Raz, dwa, trzy sekundy. No. Kurde, aż smutno się słucham tego, ale no... Już koniec. Dobra, ale skip. O, ale papierocha zapala. You shouldn't glamorize mental illness. Skam był? Poważnie? Co, pod koniec? Czytam na ty z papierochem. Ty, gdzie był skan? Gdzie widzieliście skan? Skan. Z papierochem nie było. No masz, kurwa, ale to nie jest skan. Skan w opisie tamtego? Ty, no nie widziałem. A, dobra, ja pierdolę. Teraz mnie byłem zbugowany, kurwa. Zcięło grubo. Comments from Mina's post. Didn't know you were in that crash or that you knew Erika, small world. A. Tfu! Ale czekajcie, bo tu coś o aucie mówią. A, przecież miał być... Funny... Though they always said the driver got away. A to nie miało być jakiś atak serca? Znaczy zawał? A tutaj mówią o jakimś wypadku. Mina reveals that a personal tragedy has been a major source of inspiration for her music. A, to nie chodzi o Maję, to chodzi o inną kobietę. To chodzi o Erikę, która zginęła w wypadku samochodowym. A, no widzisz, no widzisz. Czyli to chodzi o Erikę. Jezus, jakie depresyjne, Chryste, Panie. Smutny Instagram. Był skan znowu? Nie widzę tego, wam powiem. No nie widzę tych rzeczy. Jest. Disc Jockey review of my recent show and I'm... A jakaś strona Disc Jockey zrobiła review odnośnie jej ostatniego występu. Jest bardzo zraniona. I'm disappointed and I don't deserve your support. Cały dzień płakała, źle się czuje. Odwołuje swoje przyszłe występy dla jej zdrowia psychicznego. Użala się nad sobą, tak myślę, fest opór mocno. Jak stryczek zostaje? To nie koniec życia. Jeden zły występ. Ja też miałem jeden zły występ. Na analiz desku. To nie koniec, to początek. Oj miałem, oj tak. Dobra. Co tu jeszcze mamy? Mina. Rex. Który to Rex? Rex to ten chłop. Nie wiem kto to. Hey Rex, just checking in. Oj, to Maja zaczyna konwersację. Aczkolwiek niekoniecznie, bo tu coś, czegoś się nie odzyskało wcześniej. You think we can get into the Jabber thing? Nie wiem, co to... Yo, yeah. I can get you into the... Yo, yeah. Man. Those guys owe me. As a plus, I'll even explain all the complicated marketing terms to you. Because I'm a swell guy. But make it obvious you're not my date. Don't cockblock me, all right? Nie, żeby nie kogo blokowała. A bo to jakaś kolacja, że ona nie jest jego randką. Aaaa. Wątpię, że dziewczyny padają do twoich stóp, jeżeli wyglądasz starzej niż mój ojciec. O, mu powiedziała. Jeszcze mogła mu wytknąć za kolicha, jakby miał. Ale z takimi zakolami to nie zajdzie daleko. Nie no, ale no. To dziwne auto, które masz, nie pomaga. A jakie ma auto? Ażbym zobaczył jego auto. Jakie auto ma Rex? To nie jest Rex, nie? Czy to jest Rex? To jest Rex. Nie chciałbym jego auto zobaczyć, no. Polonezika jakiegoś. Namaste. Poprawiła się tapeta, bo wcześniej nie działała, teraz już działa. Ty, czemu mi się zeskrolowało? Now's not a good time, all right? I'm trying to get these douches to explain why I showed up to an almost empty hall. My talks used to be a full house kind of deal. So what the hell is this bullshit? Nikt nie przyszedł na jego. I know I had eyeballs on those, so why isn't it translating into numbers? Jakiś wykład robił, jakąś przemowę. Super motywacji. Skan na dole, zaraz zobaczymy. I nikt nie przyszedł, a zapłacił za reklamy i wszystko. I nikt nie chciał go słuchać. że jakiś pomysł miała, że coś tam. Dołączyć do jakiejś grupy dla dziewczyn. Że coś tam dla przyjaciółki to zrobił. Yeah, fine. I'll admit it. It's pretty sweet to have a team that's got my back, all right? Don't get too excited. I'm a lone alpha wolf. I can handle flying solo just fine. But I guess what I'm trying to say is, it's, you know, nice. Not everyone's out to screw you over. Jakieś pierdolety ogólnie. So I looked up your noise issue. I think your old ass gear is peaking. Że jakiś jest... Co? A, to jest wyrwane z kontekstu, bo na samym górze jest, że nie odzyskało całej historii konwersacji. I on tutaj mówi, że odnośnie tego problemu z dźwiękiem, to coś tam jest źle z twoim sprzętem. You think it's just interference on my speakers? Że przestery są. Are those like radio waves? Na samym górze, tak, na samym górze. It's just kind of scary to hear voices from nowhere. Słyszy głosy, Maja. O, niedobrze. Definitely not my meditation chance. O. Czyli przyjaciele. Rex i Maja. Czy istnieje przyjaźń damsko-męska? Nie wiem. Łatwo przekroczyć granicę chyba. Man, don't give me that. You can stop nagging now. Co to znaczy nagging? Narzekać? Nagging? Okej. Tłumacz? No coś tłumaczę, no ale tu są o pierdoletach takich rozmawiałem, że tu nie ma co tłumaczyć, no. Słuchaj. Jest jakaś sprawa z reklamą, która została zrobiona dla jakiegoś Patryka. I Rex jest zły o tą reklamę. Nie wiem, na czym polegała ta reklama, ale ona przeprasza. O. Nie wiem. The second I get something better, you bet your ass I will. Przestała odpisywać. Maja przestała odpisywać. Maja, are you just gonna keep ignoring me? Just be straight up. You don't have to hide from me. I'm not gonna bite. If you can't handle the pressure or this thing's really not working out, let's just hash it out like adults. Trzeba go ignorować, ale wydaje mi się, że nie, ze względu, że jest... I can drop you TMW and be just okay. Co to jest TMW? The second I get something better, you bet your ass I will. A tomorrow. I can drop you tomorrow and be just okay. A, że wyjebać. I że nic się nie stanie, jak i tak ją zignoruje i wyrzuci. A. Jeszcze 3 wiadomości. Już będziemy wiedzieli o wszystkim. Chrissy mnie zablokowała. A o co chodzi z Chrissy? To jest jakaś moja przyjaciółka? A nie, czy ja ją zablokowałem? Czekaj. Chrissy blocked you. Ona mnie zablokowała. Hi Maya, this is Chrissy here. Remember me? We met at the Jabber networking night. A, to jest ta grupa dla dziewczyny jakaś. I would love to collaborate one day or just be like, you know, friends. O co tu chodzi? Zachi napisał: jesteś detektywem, masz telefon laski, co umarła niedawno i wygląda na to, że rząd olał to... No nie żąda. No policja olała tą sprawę, więc ty musisz ją rozwiązać sam. Tak, teoretycznie zmarła na zawał. Aczkolwiek kilka rzeczy się tu nie zgadza, bo na tej telefonie są dziwne nagrania, które dowodzą, że dziwna sprawa, żeby to był zawał. Są podejrzane. Jak ona widzi coś, jak ona coś słyszy, ktoś ją prześladuje, szpieguje... Będą dzisiaj tirki, byczku? Pozdrawiam. Oj, chyba nie będzie tirków, byniu. Jebie cię na hajs, dziękuję za 2 miesiące. Oh, that was the night. Jakaś kolaboracja miała być. Vibros ekipa kolabo. Kontaktuję się z tobą, bo nie odpisałaś na maila. Nie odpisałaś, że to niemiłe, że ona przeprasza. Sorry doesn't cut it anymore. I followed all your advice and your stupid tips and everything, and you can't even be bothered to talk to me. You should go kill yourself, you stupid head. Mówi, że powinna się zabić, bo nie odpisała jej na maila. I że ją blokuje, bo nie jest dobra ta znajomość dla jej zdrowia psychicznego. Nie wiem, wam powiem. Aria. Oj, oj, oj. Zaraz zobaczymy, o co chodzi z Arią. Oh my god, one non-vegan burger. A, burger. Jak to? Czemu? A, że zjadła jednego burgera i wszyscy, o kurwa, zjadła burgera, ona jest taka fit i co, miałam umrzeć z głodu? A. To tak jakby zrobić zdjęcie Ani Lewandowskiej w McDonaldzie z 4 Big Macami. Hey girl, just saw your text. Look, trolls are gonna troll, so don't let it get to you. All these people, they're just jealous of us because they wish their lives were as fab as ours, okay? So you really just have to stop worrying about what others think of you. Hi, I know you've been real busy, but I need someone to talk to. I've been working my ass off, but my numbers are still dropping like crazy. Zapracowuje się i nie ma rezultatów i wszystko w dół idzie. Airhead comes along and everyone just leaves me for them. I don't know how I'm gonna make rent if this goes on like this. Anyway, call me when you can, okay? Kończy się jako influencerka i nie wie, jak zapłacić rachunki potem. O, jest jak jest. Jest jak jest. Trzeba oszczędzić z czasów świetności. Na czasy szarości. Wczoraj widziałeś, jak Ania i Robert Lewandowscy wpierdalali cheeseburgera w maku. Tak? Pewnie z nimi jadłeś. I gadaliście, zdjęcie, zrobiliście wszystko. Czy naprawdę jest tak źle? Tak, jest tragicznie. Coś tamtego. Może powinnaś porozmawiać z rodzicami, oni ci pomogą. Żartujesz, że no jest odcięta od rodziców, że nie gada z nimi. A Maja ją pociesza, że zawsze walczyłaś, że sobie poradzisz, że jesteś odważna. Pierdolety, takie gadanie, coś tamtego, nieistotne. And you can tell me all about your weird spark date. A jakaś randka. Maja była na jakiejś randce. Z Taylorem. O kurwa. Próbował ją zawsze zaciągnąć na dach. Taylor. Nie pokażę stópek. Mikoto. Maja, musimy porozmawiać. Ty, Aria się toksyczna robi. Witeczku, jest sprawa. Mamy jutro z kumplem prawo do zdania ustnie, a napierdalamy w ligę. Czy mógłbym prosić ciebie oraz cały czat o blessing na jutro? Słuchaj, Krzemień. Mam nadzieję, że ci się uda. Ale to takie slots. Albo się uda, albo nie uda. Ryzyko, w zależności od pytań, humoru. Ale wydaje mi się, że skoro gracie, to jednak gdzieś z tyłu głowy macie, że a, coś tam umiem, wydaje mi się, że po najniższej linii oporu się uda, także spoko. Także myślę, że wam się uda. No. Wiem, widzę, że skan. Aria chce porozmawiać z Mają. Maja mówi, że... O coś się pokłóciły, bo Aria mówi, że jakiś post ona miała umieścić, a Maja mówi, że ona umieściła. Jako pierwsza, a miało być na odwrót. I ona się wkurwiła, bo nie dość, że jej źle idzie, to ta jeszcze jej nie pomaga. I mówi, żeby się wypisała z egzystencji całej. Czyli żeby, no... Sometimes I wish that you just detox yourself out of existence. No, kłócą się. Coś tu tego. Hey Maya, are you okay? Haven't heard from you in a while. Bo się pokłóciły. You ditched me now that you're all famous, right? Okay, but seriously, I have been a bit worried about you. Just want to let you know that you can give me a shout if you need a chat, okay? Nie odzywała się, bo się pokłóciły, a ona się pyta, czy wszystko w porządku. Tak, wszystko w porządku. A, że na jakiś wypad dziewczyński wyskoczą tego... No, czyli pokłóciła się ze swoją znajomą influencerką o to, że ona miała wrzucić post, a Maja to zrobiła, tamta powiedziała, że mam nadzieję, no czasami fajnie było, jakbyś nie istniała, czy coś. No i tyle. I wszystkie konwersacje przejrzeliśmy. Jest jeszcze grupowa konwersacja, która nazywa się Nowe Początki. I w tej konwersacji jest Aria, Mina, Rex... A konwersacja nazywa się Wielki Plan. Jesteśmy drużyną. Czekaj. A to nie jest ta konwersacja z tego Jabbera jakiegoś? Czy to nie jest to? Bo on tam mówił, że nie wierzę, że dołączyłem do jakiejś grupy. Nie wiem, czy to jest to, czy to nie jest to. Czy to jest coś innego? Ja też nie wiem, blacha. Wydaje mi się, że to nie to. Ale co oni tu chcą robić? I wouldn't say, to są jakieś pierdolety. Fans eat it up when their faves get together, co? Jak tak czytam, wam powiem na pierwszy rzut oka, co oni tu piszą, to takie nic nieznaczące. Że to jest cytat. New Beginnings jest cytatem z... jakiegoś poety, Lexa Costasa. Ale czemu ja mam to czytać? To wydaje się być full nieistotne, tylko jakieś... Yo! Anyone showing up for the network sesh tonight? Co to jest network sesh? Co to znaczy sesh po angielsku? Jest tyle słów, których nie znam. Co to znaczy sesh? A, session. To jest skrót od sesji. Czy ktoś się pojawi dzisiaj na sesji wieczorem? To jest slang. Że będę po koncercie, Mina to jest ta artystka. I thought I missed the Jabber thing. But you're all gonna be there too, right? I hate going for these things alone. They're so fake. So if it gets too much, I can chill with you guys. Aria mówi, że się nie zjawi. No, w sumie wydaje mi się, że nic nieznacząca konwersacja. Taka o, żeby była. Ej, a co ja miałem zrobić na dobrą sprawę? 4, 5. Czasem, czy czasem to nie było moim celem? Znalezienie 5 jakichś dowodów? Click here for... A, search for and read through Maya case file. Nie, 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 bo ja przeglądam telefon. A dostałem dostęp do Wardena. I mogę teraz wprowadzić jej imię i nazwisko. Maya Crane. I będę miał informację. Nie wiem, Gucio, wajdę. Media, to już przeglądałem. Phone. Emergency... O kurwa, próbowała wezwać. Próbowała wezwać pomoc. Albo nie ona próbowała, tylko ktoś z jej telefonu próbował wezwać anonimowo pomoc, jak dostała zawału. A dziwne, że ona dostała zawału, jak miała taki tryb życia. Że wszystko zdrowe, wege burgery. Albo niechcący, ale dwa razy niechcący? Kontakty jej. Mail. Dobra, przeczytamy jeszcze maila i mamy wszystko. Jabber. A, to jest ta grupa. Malika, Montana. Maya Crane i profil na Jabberze. Cokolwiek to jest. Yogi, vegan and all-round positive magnet. Ta. Magnes pozytywnej energii. Ananas na pizzy i zgód. Ażbym kliknął okejkę. Panowie, nie wstydźcie... Znaczy, nie wiem, czy panowie. Nie wstydźcie się iść na siłownię. Nikt was nie ocenia, uwierzcie mi. Ja się nie wstydzę, tylko mi się nie chce. Nie chodzi o ocenę. Ale to zakładam, że jest skierowane do... tuściejszych może, albo nie wiem. A jakieś tu pierdolety, nie wiem, czy będziemy to przeglądać, nawet wam powiem. Ale ma fajny taras, wam powiem. No. Ja, I'm into BDSM. Jak to? A, building discipline, strength, motivation, wiadomo. Wiadomo. Dobra. Nie no, wszystko było. Tutaj mina. Aria. Tu nie było skanów. A nie no, swędzi. Dobra, mail. Mail to jest ostatnia rzecz. Dodaj do sklepu Nuke szerokich za 0 dogecoinów i 0 CD. No nie no, gdzie? Serwer, nie, mail. Tutaj. Więc tak, jeszcze jest Chrissy. A, nie odpisałem na maila, Chris. Ona mówiła, że nie odpisałem na maila. You ruin my life, I hope you kill yourself. Jezus Maria. My name is Chrissy and I'm your biggest fan. biggest inspiration, my face started peeling into different colors. A, bo ona polecała jakąś kurację z soku z cytryny, coś tego i nie zadziałało. No. Aria Park. Aria to która była? Aria to była ta... nie artystka.